Witam Państwa, Kinga Witkowska-Mirosław, przewodnik lubelski. Chciałabym dzisiaj Państwa zabrać na fotograficzny spacer po naszym mieście. Podczas tego spaceru postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto przyjechać do Lublina. Przede wszystkim uważam, że warto przyjechać po nietuzinkowe kadry. Gdzie ich szukać, jak je wykonywać, będziemy starali się dzisiaj podpowiedzieć. Serdecznie zapraszam na spacer. Nie bez powodu zatrzymaliśmy się na schodach. Obniżenie terenu, jakie możemy tutaj zaobserwować, da nam możliwość objęcia całej bryły budynku. Nie mielibyśmy takiej możliwości, gdybyśmy podeszli bliżej bryły. W tym miejscu możemy wykonać zdjęcie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Pamiętajmy, żeby dbać o kadr. Niestety jest to miejsce uczęszczane przez turystów, więc może nam się nie udać, że będziemy sami. Jednak zadbajmy o to, żeby ten kadr był jak najbardziej poprawny, estetyczny. W jaki sposób to możemy zrobić? Na pewno musimy poszukać odpowiedniego ujęcia. Zejść nieco niżej, poobserwować, czy jakieś niepożądane elementy nie wkradają nam się w kadr. Doświadczyliśmy już fotografowania całego obiektu, specjalnie robiąc to z dołu, nisko, ze schodów. Teraz wdrapaliśmy się na szczyt schodów, żebyśmy sfotografowali osobę na tle, może bardziej fragmentu, całego zamku. Przyszliśmy tutaj również z innego powodu. Znaleźliśmy tutaj kolor. Barwa również buduje nam fotografię. Poza tym linie prowadzące, elementy architektury, które możemy tutaj zaobserwować, też w sposób ciekawy dopełnią nam nasz obraz. Jak widać, fotografia wymaga też poświęceń, niejednokrotnie gimnastyki, żeby znaleźć odpowiednie ujęcie, żeby pozbyć się elementów, które nam przeszkadzają, niejednokrotnie trzeba usiąść lub położyć się nawet na chodniku. W taki sposób unikniemy fotografowania chociażby samochodów zaparkowanych u stóp wzgórza zamkowego, gdzie znajduje się regularny parking. Obniżając nasz punkt widzenia, kłócając i robiąc fotografię, mamy tylko i wyłącznie piękne, zarysowane kamienice. To nie tylko budynki, nie tylko zabytki. Możemy się też pokusić o odnalezienie zieleni, roślinności. Jesteśmy teraz w przestrzeni placu po farze. Bardzo ważna będzie tutaj zarówno obserwacja światła, jak i szukanie naturalnych ram. W tym miejscu możemy wykorzystać zwisające liście. Kształty, mury, faktury, to wszystko mamy tutaj, w jednym miejscu na placu po farze. To stąd możemy sfotografować zarówno panoramę wzgórza zamkowego, jak i modela albo samego siebie, właśnie z takim ciekawym tłem. Przestrzenie architektoniczne, takie jak korytarze, krużganki, dziedzińce, idealnie sprawdzają się w sesjach fotograficznych. Tą przestrzeń, którą widzimy w tle, za chwilę wykorzystamy właśnie do fotografii portretowej. Ale nie tylko sam krużganek, ale również i okna, a także odbicia w szybach stworzą nam, mam nadzieję, niebanalne kadry. Mając do wykorzystania tak duże przeszklenia, mówię w tym momencie o wielokwaterowych oknach, które też w sposób ciekawy zbudują nam zdjęcie, ale również podejście do tego okna,
zarówno od strony korytarza, jak i od strony dziedzińca, warto czasami poobserwować z dwóch stron, z innego ujęcia naszego modela, nasz obiekt architektoniczny, który będziemy chcieli fotografować, ponieważ nie zawsze będziemy fotografować tylko człowieka. Fotografia to narracja, to dialog. Nie musimy fotografować zawsze tak samo. Możemy też próbować opowiedzieć jakąś historię. I właśnie w taki sposób płynnie możemy przejść od modela do detalu. Możemy zrobić kilka ujęć, może z tego powstać nawet i tryptyk, który nam opowie historię o danym miejscu. Fotografując na tle architektury, mimo tego, że ona jest tylko tłem, musimy również o nie zadbać. Dlatego też starajmy się, aby wszystkie linie poziome rzeczywiście przebiegały w sposób taki poprawny, żebyśmy nie musieli później tego w programie graficznym prostować. Plac Litewski. Piękna, otwarta, zrewitalizowana ostatnio przestrzeń naszego miasta. Za moimi plecami piękny obiekt architektoniczny, który niejednokrotnie może być obiektem do fotografowania, ale jednocześnie tłem, gdybyśmy chcieli wykonać selfie z Lublinem. Jest to przestrzeń otwarta i niejednokrotnie trudna do sfotografowania. Dlaczego? Ze względu na wielość obiektów. Tak naprawdę chciałoby się sfotografować wszystko po kolei. Nie mamy takich możliwości bardzo często, więc ja dzisiaj pokażę, na czym moglibyśmy się skupić. A w tej przestrzeni możemy fotografować zarówno całe budynki, gdzie wchodzi nam w kadr kawałek placu, ale również i mniejsze obiekty, tak zwaną małą architekturę i pomniki. Jeden z takich pomników znajduje się właśnie za moimi plecami, a mam na myśli Józefa Piłsudskiego. Obiekty, o których wcześniej opowiadałam, chciałabym, żeby teraz znalazły się w naszym kadrze. Żeby ten kadr nie był taki oczywisty i banalny. Jak możemy o to zadbać? O czym powinniśmy myśleć? I jak to wykonać? Będę chciała w kilku takich prostych słowach o tym opowiedzieć. Użyję do tego dwie modelki. Podejdźmy odrobinę bliżej, żeby modelki znalazły się nam w jednym narożniku kadru, ale żeby tło kadru zbudowały nam obiekty, które wcześniej podziwialiśmy, o których również już wspominałam. Mam na myśli tutaj hotel i pomnik, ale zróbmy to tak, żeby budowały nam tą fotografię tak dodatkowo, ją wypełniając. Więc w jednym prawym narożniku znajdzie się pomnik, bezpośrednio za plecami pojawi nam się Grand Hotel Lublinianka, a po naszej lewej stronie kadr dopełni nam budynek poczty. Podsumowując nasz spacer fotograficzny, właśnie w tym ujęciu, w tym kadrze, chciałabym nawiązać do rzeczy, które dzisiaj zostały poruszone w sposób bardziej lub mniej oczywisty w teorii i praktyce. Widzimy tutaj perspektywę, ale również tło, które buduje nam barwna elewacja kościoła. I to wszystko pięknie domyka nam naturalna rama w postaci zielonych nasadzeń. To właśnie te zielone drzewa domkną nam całą ramę naszej fotografii, a wzrok zostanie poprowadzony ku kolorowej bryle budynku.